Siema, z tej strony Urbex, moi hobby. Witam wszystkich na kolejnej wyprawie. Dzisiaj będziemy zwiedzali pałac z roku 1811. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy zwiedzanie. O, tutaj mi się obraz troszkę... Wchodzimy do środka, już po takich ładnych dość schodach. No, jesteśmy na widoku, ale już środek. I wygląda to naprawdę obiecująco po tym, co tutaj... Tak, bo tutaj było przedszkole, myślę. Że lata, aparat jeszcze dam, myślę, że lata 80., 90. Dopiero później, dokładnie w 90. roku, do 1990 roku tu funkcjonowało przedszkole. Następnie, gdy szkoła została przeniesiona do Kamieńca, przedszkole przeniesiono do budynku obecnej, dawnej szkoły. Dawnej szkoły, tak. Tutaj już pierwsze pomieszczenie, na razie nie wyjmuję latarki. Możemy zauważyć piec kaflowy. No i dość ładnie zachowany, nie zniszczony. Mikołaj Mielżyński wzniósł parterowy klasycystyczny dwór. Jego budowa miała miejsce... Ten taki fajny jest balkonik. Zaraz sobie tam wejdziemy. W latach 1805 do 1811. W tej formie pałac przetrwał do początku wieku XX. No właściwie tutaj, jak tak patrzę, to pustki są. A tu chyba, o ile się nie mylę, to będzie winda pokarmowa. Teraz sobie tutaj zaświecimy. Tak, to jest winda pokarmowa. Tutaj były pokarmy. Prawdopodobnie wyższe piętro, ale tu raczej nie była stołówka. Myślę, że raczej wyżej było spuszczane tutaj na dół. Tutaj już kolejne pomieszczenia. W 1908 roku ówczesny właściciel rozpoczął jego przebudowę. W wyniku tej przebudowy powstał duży, reprezentacyjny pałac o neobarokowym charakterze. Jakieś cegły ułożone. O, wybite okna. Budynek podwyższono o piętro, bo wcześniej tutaj był tylko parter, które nakrył wysoki czterospadowy dach. Tu widzimy już zejście do piwnicy. Piwnicę na koniec sobie zostawimy. Po bokach dobudowane zostały dwa skrzydła, zakończone dla odmiany mansardowymi dachami. W prawym narożniku znalazła się wieża z wysokim stożkowym hełmem, czyli to jest właściwie... Przed chwilą tam byliśmy, zaraz wam jeszcze pokażę tutaj. Śmierdzi kanalizą w tym pomieszczeniu. Tutaj zaraz pokażę wam to pomieszczenie, w którym jest ta wieża, tutaj są schody do góry. A to pomieszczenie jest tu. Tak trochę za chwilę z dalszej odległości to pokażę, żeby było widać tak to okrągłe, tak? Takie zaokrąglenie widzimy, gdzie są tutaj te pięć okien, gdzie tutaj jest. Idziemy do pomieszczeń, gdzie jest trochę ciemniej, już odpalam latarkę. I tutaj już widzimy parkiet zerwany, niestety. Nie wygląda to najlepiej. Te drzwi bardzo fajne, moim zdaniem. I tu już idziemy przez kolejne pomieszczenie. Trochę ciemniej, ale od tamtej strony nam słońce świeci i daje. Już powoduje, że jest jasno. Tutaj były pięciolatki. W tym pomieszczeniu
jest taki balkon, zaraz wyjdziemy. No. Dobra, pokażę balkon wam teraz. Bardzo fajnie też wygląda. Taki, no myślę, że ciekawy. Dobra, wracamy do środka, ale tutaj jeszcze pokażę takie zdobienie. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. O, teraz się wyostrzyło ładnie. Tutaj też drugie. Dobra. Okej, wchodzimy do środka. Okej, sobie idziemy już przez kolejne pomieszczenie. Tutaj może jest na drzwiach. Nie, tu była tabliczka, ale niestety została odklejona. Tu jakieś drzwi. No i już właściwie zmierzamy do końca zwiedzania parteru. A tu są jakieś rury. To bardzo ważna rzecz, żeby toaletę wymienić. Tak, piosenki przedszkolne. O, toaleta wiadomo, bez kibelka nie ma, nie ma urbexu, więc musimy pokazać. Okej, okay, idziemy. Idziemy. No, to tam duża kasa. Idziemy dalej. 10 tysięcy nie jest mało przecież. Dokładnie. Może trochę odstępy zachowajmy. Wchodzimy na pierwsze piętro. Ptaszek. Tutaj balkonik. A pokażę wam tą taką wieżę tam jest. Okej, okay, teraz do środka. Podłoga tak nie wygląda najlepiej, ale jakoś jest. O, tu. No tak, właśnie gdzieś tam wyczytałem, że ktoś miał w planach to wyremontować, ale po co to nie wiem, ale coś tu miało być, o tu jest ta winda. Winda, ta, to jedzenia. A tu? Po kuchni ani śladu. No właśnie, po kuchni ani śladu, więc... Ale to jest spiżarnia. No jest, może tu była kiedyś jakaś kuchnia? Tu była kuchnia i to jest spiżarnia. Możliwe. No nie wiadomo, co by było, ale podejrzewam, że to stało też porzucone, bo raczej... No, często takie, o właśnie tutaj jesteśmy w tym pomieszczeniu, w tym takim dobudowanym później. Albo tam, nie wiem, jeszcze nie... No, faktycznie, możliwe. Tak, tu na pewno Angielka stała. Ale płytki takie, no myślę, że to są płytki. Nie, to jest imitacja, tak, takie gumowe. Nie, ja jednak bym myślał, że tu raczej była kuchnia. Tak to bardziej wyglądało. No i... Tak, tu na pewno już nie było pomieszczenie kuchenne, bo... A tam co było na podłodze? Tam co było na podłodze? To jest taki gumolitos. Takie gumolitos, no to bardziej w sumie na kuchni, bo tutaj jest takie panele. To już tak na kuchni raczej nie. O, tutaj też na pewno było ugruntowane. O, i teraz wam pokażę drzwi. Super to wygląda. Tu byliśmy? Nie, tam wchodzę, tam na. A, tu przechodziliśmy tędy. I szliśmy stąd, teraz musimy zobaczyć tam, ten korytarz.
i tak to wygląda. Właściwie pusto też było tutaj gruntowane na pewno. A na suficie już się pojawił grzyb. O, prześwietliło się trochę. Tu jakaś sala taka, no, przedszkolna. Tylko jakaś folia. Albo... tapeta to jest bardziej... bo z drugą stroną mi się ktoś pozierał ze ścian tapety. Imitacja takiej cegły. Skrzyżyczała. A w sumie też bardzo możliwe, że jakieś mieszkania socjalne dla nauczycieli. No właśnie. Bardzo to jest możliwe. Toaleta, ale kibelka nie ma tam, ktoś go musiał zdjąć. No bo to moje drzwi wejściowe do mieszkania. Tak, to na pewno. Zasuwa była, nie? Tak, to na pewno. Tu był korytarz, tu jest pokój, tu kuchnia. Tu pewnie tu kuchnia, tu łazienka. Tak, to tak wygląda. To jest mieszkanie nauczyciela. Ja jest na pewno mieszkanie jakiegoś nauczyciela. Tak, takie dochodzenie sobie powiedzmy, że zrobiliśmy. Okej, okay, i teraz idę jeszcze z tej strony to czaić. Aha, bo tu są te drzwi. I tu się nimi wchodziło. Kolejne pomieszczenie. Dobra. I jeszcze z piętro w górę. To jest pomysłowo. No bardzo, też się trochę zdziwiłem. Wejdziemy sobie na... Pinterno? Ostrych jakiś. Ostrych przecież. Okej, ma. Mieszkanie mogłoby dalej być, to nie zrozumiałem kompletnie. Chociaż w Gołżycze też nie robię jedną strzeli. Okej, tak, strych. Tak jak przypuszczałem, mamy strych, ale gorąco, strasznie gorąco tutaj jest. Zresztą też odchody ptasie tutaj są i bardzo dużo tych ptasi. No bo tutaj są same ptasie odchody. Więc pewnie ptaki, no dużo ptaków tu musiało być. Okej, tutaj wyjść okienko. I tu jest szczyt tej wieży, o której wam mówiłem. Fajnie to bardzo wygląda. No i to, co najciekawsze na koniec, czyli piwnice, najbardziej klimatyczne miejsce na pewno w tym pałacu. Więc... od wody? Chyba. No i tutaj taki schowek mały. Toaleta. O, ciekawe miejsce bardzo na kibelek. Tam jest... No, zobaczy sobie pan ten kibelek. Naprawdę ciekawe. Ciekawe, nie? No i te charakterystyczne kolorowe muszle z lat 90. Tak, tak, dokładnie. Lubiłem je. W poprzednim mieszkaniu jeszcze. No fajne, klimatyczne te pomieszczenia. Pewnie trzeba było wybierać ich. No, kolor taki. Ale już są modne, więc tak nie produkujemy. Niestety. Ciekawe, co tutaj mogło być w tych pomieszczeniach. Ty raczej nie miała takich kibelek, tak? Nie pamiętam przynajmniej. Nie, no fajnie myślę, że te korytarze wyglądają. Tu nie wiem, co no, też nie mam pojęcia. Tu jakieś większe pomieszczenie. A to tak trochę charakterystyczne. Tu bym powiedział, że dla gorzelni może. Takie te podziemia. Albo winiarni. Albo tak. Winku tutaj. No ale no, tu raczej to nie było. Jak to był pałac, najpierw ktoś tutaj mieszkał, jakiś właściciel wsi, później był...
Później później przedszkole było. No to... No tak, puste też stało. No ale tutaj raczej tego typu rzeczy nie było. O, tu. Wyjście. Takie dzikie można by to nazwać. Okej, idziemy jeszcze. Tutaj. No dość duże te piwnice są. Jakoś super nie będziemy tutaj zanudzali też. O! A to ciekawe. Jakby... Nie no, ale takie... Ciekawe co tu mogło... Nie mam pomysłu na to, jakie to mogło mieć zastosowanie. Okej, idziemy dalej tutaj. No, wszystkie te pomieszczenia w zasadzie bardzo podobnie, o ile nie, identycznie niemalże wyglądają. O, tam fotel taki fajny, widzę. Za chwilę go wam pokażę. No, bardzo fajny. Tak on się prezentuje. Fajny, fajny. No, wielki bardzo. Na jakiegoś pudziana. Przykładać. To jest schody, którymi zeszliśmy. No i tu jest właściwie tyle. Także ja w tym momencie chciałbym wszystkim podziękować za oglądanie tego materiału. Zachęcam oczywiście do stawienia łapeczki w górę, suba z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I też będę wdzięczny za jakiś komentarz miły. Także do zobaczenia. Cześć.